Cześć, witajcie z tej strony Kapsa16 i witam Was w filmiku z ciekawostkami o Sky Jackson. Jeżeli ten oto materiał się Tobie spodoba, to nie zapomnij pozostawić po sobie kciuka w górę. A jeżeli jesteś na kanale nowa bądź nowy, to zapraszam Ciebie do kliknięcia w czerwony przycisk subskrybuj wraz z dzwoneczkiem, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmikach. Na wstępie tego materiału chciałbym serdecznie pozdrowić Gabi Sopylę, Liwię, Izabelę, Zrinkohami, Szymiksa oraz Szymolota 3765. Jeżeli również chciałabyś zostać pozdrowiony, to napisz mi o tym w komentarzu, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Sky Syed Jackson przyszła na świat 8 kwietnia 2002 roku w mieście Nowy Jork. W obecnej chwili ma 17 lat. Mama aktorki to Kia Cole, a ojciec aktorki to Jacob Jackson. Swoją karierę aktorską rozpoczęła w występie w niezależnym filmie zatytułowanym Liberty Kid, gdzie wcieliła się w rolę Destiny Age 3. Rok później wystąpiła w produkcji zatytułowanej Uratuj mnie, a w 2009 roku wystąpiła w Odbicie. W 2010 roku miał miejsce pierwszy debiut telewizyjny aktorki w zespół Yumizoomi w odcinku zatytułowanym Parada toczących się zabawek. W tym samym roku wystąpiła również w Królewskie Bóle jako Maddie Phillips. W 2011 roku wystąpiła w epizodycznym odcinku Zakazane Imperium zatytułowanym Co robi pszczoła? Od 2011 roku do 2013 podstawiała głos małej rybki w programie Bubble Guppies. A od roku 2011 do roku 2015 aktorka zagrała w serialu Disney Channel Jessie, wcielając się w rolę Zuri Ross. Jednym z ulubionych raperów aktorki jest Kentrell DeShawn Golden, znany bardziej jako Young Boy Never Broke Again. Sky ma swoją autorską książkę zatytułowaną Sięgnij po Sky. Podstawiała głos Same do animowanej bajki DreamWorks Dragons Rescue Riders. Tak wyglądała aktorka w czasie dzieciństwa, a tak wygląda w obecnej chwili. Posiada kanał na YouTubie, a na nim 27 filmów i ponad 1 160 000 subskrypcji. Na jej kanale możecie znaleźć takie materiały jak Q&A, Dzień z życia Sky oraz prank telefoniczny na celebrytach. Kanał został założony 27 lutego 2018 roku i nagromadził ponad 34 miliony odsłon. Jeżeli jesteście ciekawi, czego słucha aktorka, to w opisie tego filmiku umieszczam link do playlisty aktorki. Jednym z wymarzonych miejsc na wakacje dla aktorki jest wyspa Bora Bora, położona na Oceanie Spokojnym. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Tak jak wspomniałem na wstępie tego materiału, nowe osoby zapraszam do subskrypcji oraz kliknięcia ikony dzwoneczka, aby móc otrzymywać powiadomienia o nowych filmikach. Do usłyszenia w przyszłych ciekawostkach. Cześć!